powinienem powiedzieć, nas czeka przyjemność rozmowy z Dominiką Cosicz, która jest przy telefonie, korespondentka telewizji publicznej. Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Mam pewną przewagę nad Tobą, mianowicie gazety dzisiejsze poranne. Zacytuję Ci Tomasza Sakiewicza. Sprawa korupcji w TSUE, a przynajmniej to, o czym dowiedzieliśmy się dzięki tekstom Libération, to jest czubek góry lodowej. Co pod tym czubkiem się znajduje, albo co na tym czubku się znajduje? No tutaj zaczęłabym od określenia, bo mówimy potocznie korupcja, chociaż sam autor serii tekstów w Libération, Jean-Claude Remer, mówi, że korupcji w sensu stricte, czyli do otrzymywania łapówek, tego jak się, przepraszam, najpotoczniej rozumie to słowo, tego nie ma. Natomiast jest cała sieć bardzo dziwnych układów podejrzanych pomiędzy sędziami z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepraszam, przeziębienie. Sędziami Trybunału, politykami, europosłami, komisarzami z Komisji Europejskiej, a lobbystami, którzy zapraszali wszystkich tych panów głównie, chociaż panie też, na prywatne imprezy sponsorowane. I tam na przykład w bardzo eleganckich, ekskluzywnych zameczkach były polowania, były bardzo eleganckie kolacje, a były sędzia Trybunału Obrachunkowego, który teraz musi oddać 500 000 euro bezprawnie zawłaszczonego, oszukał instytucje unijne, który zapraszał tych wszystkich polityków, gwarantował dyskrecję rozmów. No i zatem jest tutaj też coś, o czym mówi wyraźnie Jean-Claude Remer, że dochodzi po prostu do konfliktu interesów. Bo to nie jest w porządku, jeżeli sędziowie z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu spotykają się z politykami, którzy czasami przecież do nich kierują różne sprawy. Jeżeli Komisja Europejska wiele wniosków kieruje do TSUE i później komisarz spotykał się na bardzo podejrzanych imprezach prywatnych z tymi politykami. I następnie są jeszcze ludzie, którzy są z instytucji, która powinna sprawdzać finanse Unii Europejskiej, czyli Trybunał Obrachunkowy, a jednocześnie polityk, który zajmuje się finansami ze strony Komisji Europejskiej, bo na przykład komisarz Hahn odpowiedzialny za budżet unijny i w tym wszystkim jeszcze lobbyści, no to rodzi wiele pytań, o czym były prowadzone rozmowy. Czyli nie dochodziło do załatwiania spraw, do załatwiania dealów tak zwanych. I Jean-Claude Remer, z którym wczoraj robiłam wywiad, twierdzi, że po prostu handlowano stanowiskami czasami. Umawiano się co do różnych decyzji, procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej. Są to bardzo poważne zarzuty, bardzo poważne oskarżenia. On mówi, że po prostu zbudowano rodzaj państwa w państwie, sieci wzajemnych układów, kontaktów na zasadzie nie załatwię ci to, to ty mi załatw teraz tamto. I w ten sposób były podejmowane różne ważne dla wszystkich krajów członkowskich często decyzje dla całej Unii Europejskiej. I to jest coś naprawdę nagannego. Moim zdaniem najbardziej nagannego, jeżeli chodzi o przedstawicieli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, no bo to jest instytucja, która powinna być mekką praworządności, która uczy nas, zwłaszcza Polskę, ciągle poucza tego, czym jest praworządność, jaki kod postępowania powinni przyjmować sędziowie, na czym polega niezawisłość sędziów, niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, jak powinien być on oddzielony od polityki. No a jednocześnie mamy takie przykłady, kiedy są po prostu, mówiąc kolokwialnie, zblatowani z politykami. Zatem jest to przejaw bardzo dużej hipokryzji i rodzi wiele wątpliwości co do przejrzystości działań i uczciwości podejmowanych decyzji. A jak polityczna Bruksela na artykuły w Libération zareagowała? Ciszą, ale wczoraj mi Jean-Claude Remer przypomniał, że podobnie było w roku 99, kiedy napisał jako jeden z kilku dziennikarzy tekst o tym, że ówczesna francuska komisarz Edith Cresson z unijnego budżetu bardzo hojnie dotuje pana z zawodu dentysty, a prywatnie przyjaciela, partnera życiowego. Bardzo duże pieniądze w ramach budżetu unijnego na rozwój nauki, badań idą na tego pana. To był wierzchołek góry lodowej. Efektem była dymisja nie tylko pani Cresson, ale całej Komisji Europejskiej pod wodzą Jacques'a Santera. I wtedy też Jean-Claude Remer mówi, na początku była cisza,
Bardzo niewiele mediów też innych zainteresowało się tematem. Później zaczęło się to rozlewać coraz bardziej. Efekt zobaczyliśmy. Później mówię, że podobna sytuacja była, kiedy też opisywał sposób dziwnego zakontraktowania i awansów oraz układów ówczesnego sekretarza u Jean-Claude'a Junckera, Martina Selmayera, polityka niemieckiego. Była też podobna sytuacja, mówi, w przypadku innych afer, które opisywał, że na początku jest właśnie cisza i zarówno ze strony polityków, ale również i mediów. Natomiast później zaczyna się to rozkręcać. Jak będzie tym razem? Ciężko powiedzieć. Pytałam się go, jakiej reakcji by oczekiwał. On mówi, że jego zdaniem powinno dojść po prostu do dymisji. Ze strony prezesa Trybunału Obrachunkowego, ze strony prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, może także komisarza. Tu powinny być jego zdaniem dymisje. I pytałam się go też o to, czy nie jest zdziwiony tym, że media milczą, że inni dziennikarze w większości milczą, no nie całkowicie, ale w większości, bo o ile to, że politycy, których sprawa dotyczy, nie zabierają głosu, nie chcą robić afery, no to jest zrozumiałe, chronią swoją pozycję. Natomiast media, większość europejskich mediów mainstreamowych tak dosyć oszczędnie relacjonuje te rewelacje. Katremer stwierdził, że to może wynikać po części z lenistwa dziennikarzy, po części z tego, kto jest właścicielami mediów. Jeżeli na to popatrzymy, no to również możemy też mówić o jakimś kolejnym etapie zblatowania. To bardzo ciekawe wszystko to, co mówi, niepokojące i smutne, bo pokazuje coś, co właściwie niby wiele osób mogła podejrzewać, że politycy ci, sędziowie mają prywatne jakieś układy. No, prywatnie mogą się przecież spotykać, to też nie jest problem, bo jeżeli znali się na stopie prywatnej, zanim zaczęli sprawować określone funkcje, lubili się, kolegowali się, no to trudno też, żeby całkowicie zerwali kontakty towarzyskie. To też nie wpadajmy w jakąś kompletną paranoję. Ale z drugiej jest różnica pomiędzy kontaktami prywatnymi, dotyczącymi spraw prywatnych, życia osobistego, ale jeżeli to zahacza o życie zawodowe, i łączy się w tym momencie życie zawodowe z życiem prywatnym i jedno i drugie ma wpływ na podejmowane decyzje, na aktywność zawodową, no to już jest innego typu sprawa. Jean-Claude Trémer mówi, że jest zniesmaczony także w tym przypadku stanowiskiem jego własnego kraju, Francji, gdzie mówi, że jest po prostu takie zażenowanie, ale zażenowanie na zasadzie, no nie, na to wszystko stawia Unię w złym świetle, instytucje unijne w złym świetle, a my przecież lada chwila, lada moment, dosłownie przejmujemy prezydencję w Unii Europejskiej, mamy niedługo wybory prezydenckie u siebie. No nie, nie, to może lepiej tego nie nagłaśniajmy, bo to jest takie, no takie nieładne, takie brzydkie. I mówi, że jestem zażenowany. On jest zażenowany zażenowaniem Francji. A dodam jeszcze, żeby Państwo wszyscy mieli świadomość, że Jean-Claude Trémer to nie jest zwolennik na przykład pani Le Pen czy Erika Zemura. To nie jest eurosceptyk czy eurofob nawet, jak niektórzy chcieliby może go określić. To jest eurofederalista, zdeklarowany eurofederalista, który krytykował jeszcze niedawno, kilka tygodni temu, kandydatów, większość kandydatów na stanowisko prezydenta Francji, za to, że w sporze Trybunał Sprawiedliwości Polska zajęli poparli Polskę w kwestii wyższości prawa polskiego nad prawem unijnym. I stwierdził, że tak, większość z naszych kandydatów od lewa do prawa to są suwerenniści, zwolennicy suwerenności krajów członkowskich, poza jedynym Macronem, który tutaj opowiedział się jasno, że prawo unijne ponad wszystko, iber alles. Zatem tutaj był zniesmaczony. I takie ma poglądy Jean-Claude Trémer. On wspierał w poprzedniej kampanii wyborczej oficjalnie Emmanuela Macrona w wyścigu na stanowisko prezydenta Francji. Nie kryje swoich poglądów, robi to z otwartą przyłbicą, za to bardzo go szanuję, że nie udaje czegoś innego, czego nie robi co innego. I zatem ten Jean-Claude Trémer, który jest zwolennikiem Macrona i jego rządów i obecnej władzy we Francji, jednocześnie mówi, że jest zażenowany postawą swojej własnej władzy i swojego własnego kraju. Że Francja powinna tutaj też wziąć aktywny udział. Mówi, że może coś się zmieni po wyborach prezydenckich. Oczywiście w zależności od tego, kto wygra te wybory. Jak już nie będzie trzeba dbać tak bardzo o nastrój dobry we Francji, o opinię i urabiać opinii społecznej. Ale... też go zapytam... Mów. Tak? Też mu zadam pytanie o to, jak to wszystko widzi w świetle konfliktu Polski
z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na przykład Polska się powinna zachować w tej sytuacji. Polska, która tyle razy była nie tylko krytykowana przez Komisję Europejską i TSUE, ale wręcz TSUE nam nakazywało zmianę fundamentalną prawa. Chciało nam meblować nie tylko system sprawiedliwości, ale także system konstytucyjny. Jaka to jest lekcja dla Polski? Jak powinna Polska to interpretować? Ja on stwierdził, że Polska w tym momencie może powiedzieć, że nie macie prawa nas pouczać. Jakim prawem wy nas uczycie, jak sami macie naprawdę bardzo wątpliwe sprawy. Zatem ktoś, kto sam nie ma czystej kartoteki, nie może w tym momencie żądać od innych i pouczać, bo nie ma w tym momencie tego prawa moralnego, tej wyższości etycznej. Stwierdził, że jego zdaniem w ogóle Polska powinna teraz pójść wabank, zagrać i zażądać śledztwa prokuratorskiego, jeżeli chodzi o te podejrzane kontakty pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji unijnych. Powinna zażądać na forum Unii Europejskiej wyjaśnienia tych spraw. Ale dodaje sam, że oczywiście Polska jest w tej trudnej sytuacji, że polski rząd nie należy do grupy trzymającej władzę, bo wprost też mówi o tym, że w Unii Europejskiej, w Komisji, Parlamencie, instytucjach takich jak TSUE jest coś, co byśmy nazwali u nas grupą trzymającą władzę, czyli triumvirat trzech największych frakcji partii politycznych, czyli Europejskiej Partii Ludowej, Partii Socjaldemokratycznej oraz Partii Liberalnej, która teraz nazywa się Odwęcielami Europy, Renew Europe. Ale jedna jest konkluzja być może pozytywna, bo dużo się mówi o wartościach europejskich, a teraz już wiemy, wartości europejskie to jest polowanie i dobra kolacja w zamku, nic więcej. No można taką wyciągnąć puentę, natomiast przykre jest to, że właśnie ci wszyscy, którzy tyle mówią o tym, jak powinno się oddzielać politykę od systemu sprawiedliwości, że w Polsce właśnie jest zbyt upolityczniony, zdaniem TSUE i zdaniem Komisji Europejskiej, system sprawiedliwości, okazuje się, że sami tutaj ten sam błąd popełniał w jeszcze większej postaci. Katremer właśnie mówi o tym, że jego zdaniem doszło do powstania wewnątrz Unii Europejskiej państwa w państwie. Tym państwem w państwie jest triumvirat tych trzech wielkich partii, przy czym największą winę kładzie na barki Europejskiej Partii Ludowej, zwłaszcza niemieckich jej reprezentantów, czyli CDU i CSU. Jego zdaniem dochodziło do handlu stanowiskami, umawiano się, kto ma jakie stanowisko objąć i wszystko to mówi, że jego zdaniem, że to po prostu jest, jak to on wprost powiedział, ja cytuję w tym momencie jego słowa, niemalże państwo mafijne. I tu mówi, że czegoś takiego nie widział. 30 lat jest korespondentem w Brukseli od 91 roku, może nawet 90. Zatem to jest człowiek o olbrzymiej wiedzy, olbrzymim doświadczeniu. I to, co opisał w tekstach, to nie wzięło się stąd, że jedna osoba mu dała kwity na drugą osobę, której nie lubi, tylko to jest naprawdę kilka długich miesięcy śledztwa dziennikarskiego. Przejrzał tony papierów różnych, a zaczęło się wszystko od tego byłego sędziego Trybunału Obrachunkowego belgijskiego, który musi teraz oddać 500 000 euro za to, że na przykład bezprawnie pobierał pieniądze za przeprowadzenie się do Luksemburga, chociaż nie przeprowadził się do Luksemburga. W jego mieszkaniu mieszkali jego asystenci, którym to wynajmował. Za to, że na przykład sobie za pieniądze publiczne urządzał imprezy prywatne, takie jak wesela, luksusowe przyjęcie i tak dalej. Czyli po prostu naciągał skarb państwa, w tym momencie nas wszystkich podatników Unii Europejskiej. I to była właśnie ta sprawa. I były też naciski według Katremera na OLAF, czyli Europejski Urząd do Spraw Badania Korupcji, by sprawę zatuszował. Jednak się nie udało. Zatem to był ten punkt wyjścia. I dopiero zbadając sprawę tego pana, odkrył również jego powiązania z innymi politykami. I zatem tutaj rzeczywiście. Tak zaczęło się śledztwo dziennikarskie i tak skończyła się wypowiedź Dominiki Cosisz. Bardzo serdecznie, Dominiko, dziękuję. Dziękuję wzajemnie i miłego dnia życzę. I tobie również, korespondentka telewizji publicznej Dominika Cosisz. Tak zakończyliśmy Poranek Wnet, a za chwilę spóźniona 2 minuty wiadomości.